z kamerą wśród mobów. Planeta małp. Małpy to potoczna nazwa całego rzędu ssaków łożyskowych, naczelnych. Zalicza się do nich małpy właściwe, liczące kilka gatunków. Te pierwsze wywodzą się z konstant i zamieszkują jaskinie. Ale na skutek wędrówki kontynentów trafiły do shipwrecked, gdzie ewoluowały niezależnie od gatunków rodzimych. Są to małpy szerokonose, zwane też małpami Starego Świata. Koczkodan jaskiniowy, zwany też werwetem lub małpą jaskiniową, Simia caverna, jest przedstawicielem nadrodziny małp Starego Świata, które są blisko spokrewnione z nadrodziną człekokształtnych Hominoidea, gdzie należy człowiek i małpy człekokształtne. Około 25 milionów lat ewolucji dzieli je od człowieka. Małpa jaskiniowa jest też najliczniejszym poza człowiekiem gatunkiem naczelnych zasiedlającym kontynent Constant. Naturalny zasięg występowania koczkodana jaskiniowego rozciąga się na jaskinie oraz ruiny. Stary Świat nie jest jednak jedynym kontynentem, gdzie występują koczkodany jaskiniowe. Ten przedstawiciel rodziny małp Starego Świata zasiedla także tropikalne wyspy morza. Małpa jaskiniowa to zwierzę, które można spotkać w jaskini oraz w ruinach. Mieszka w grocie. Małpa jaskiniowa kradnie przedmioty. Okazjonalnie może wygryźć przedmiot z ekwipunku postaci i zacząć uciekać. Przedmiot można odzyskać po zabiciu małpy, tak jak odbywa się to w przypadku krampusa, wapiącej rośliny oraz kreta. Sprowokowana atakuje gracza jedynie rzucaniem nawozu, pod warunkiem, że znajdzie go na ziemi w postaci np. guana. Jednak inne stworzenia już potrafią ugryźć. Oprócz tego zjadają jaskiniowe banany z bananowców. Małpy pozostawiają po sobie kąsek, niezależnie od tego, co ukradły. Potrafią również nosić nakrycia głowy, wyrzucone i skradzione z ekwipunku postaci. Małpa jaskiniowa ma tendencję do ukrywania się wśród cieni, gdzie może wykorzystać atak z dystansu wobec gracza. Wbiegają w pole widzenia, gdy chcą skraść jakiś obiekt z ekwipunku lub z otoczenia postaci. Małpy zjadają okoliczne banany, za wyjątkiem sytuacji, gdy są ścigane przez postać. Próbują wystraszyć postać okrzykami. Małpy jaskiniowe poruszają się na czterech łapach, a ich wygląd przypomina w dużej mierze prawdziwe małpy. Mają kępkę sterczących włosów na szczycie głowy oraz duże uszy. Posiadają dwa rzędy ostrych zębów. Kiedy nadchodzi czas koszmaru, zamienia się w koszmarną małpę jaskiniową. Koszmarna małpa jaskiniowa to potwór, który powstaje, kiedy ma miejsce kulminacja cyklu koszmaru. Wówczas małpa jaskiniowa zmienia się w swój koszmarny odpowiednik. Jest agresywna i atakuje postać, a po jej zabiciu pozostawia kępę kłaków. Podobnie jak zwykła małpa, może nosić nakrycia głowy. Nie może za to rzucać nawozem, potrafi jedynie gryźć. Migracja koczkodana jaskiniowego ze Starego Świata do Shipwrecked odbyła się za sprawą człowieka. Kilkaset tych małp, żyjących obecnie na wyspach tropikalnych, wywodzi się z niewielkiej grupy osobników, prawdopodobnie zaledwie kilku lub kilkudziesięciu,
które zostały sprowadzone tam przez człowieka ze Starego Świata. Koczkodany dotarły na wyspy tropikalne najprawdopodobniej jako towarzysze podróży żeglarzy na statkach handlowych około XVII-XVIII wieku. Wyspy Morza Tropikalnego okazały się przychylnym dla nich środowiskiem, gdzie pod nieobecność znaczących drapieżników populacja koczkodana bardzo szybko rozrosła się do tego stopnia, że obecnie małpy są uciążliwym szkodnikiem upraw rolniczych. Niezwykła historia demograficzna tego gatunku oraz szerokie i masowe występowanie czyni go bardzo przydatnym do badań genetycznych. Spowodowane przez człowieka migracje koczkodana doprowadziły do zintrodukowania tego gatunku na wyspach Shipwrecked, czyli poza jego naturalnym zasięgiem. Powstały w ten sposób dwie bardzo różne populacje: podziemna formacja małp jaskiniowych oraz tropikalne małpy, które są ze sobą bardzo blisko spokrewnione. I to może wykazać znaczące różnice genetyczne i fenotypowe, czyli odnoszące się do obserwowanych cech. Są to neutralne stworzenia zamieszkujące wyspy tropikalne. Zwierzęta te można spotkać w dżungli, gdzie żyją w szałasach. Są bardzo podobne do małp jaskiniowych, z tą różnicą, że nie potrafią kraść przedmiotów ze skrzyni. Małpy potrafią zbierać jedzenie z krzaków jagodowych, kawowców, działek rolnych, suszarni oraz garnków. Zrywają również grzyby, mandragory, patyki oraz trawę. Koczkodany poruszają się w grupach. Jeśli gracz zaatakuje jednego, reszta obrzuci go gnojem. Może to spowodować szybki spadek poczytalności, więc zaleca się uwagę podczas atakowania małp. Małpy, które zostały uderzone lub które widziały, jak gracz atakuje inne z nich, będą zachowywać duży dystans od postaci. Jest możliwe zaprzyjaźnienie się z małpą, dając jej banana, będzie wtedy pomagać nam w walce, nawet z innymi małpami. Co ważne, zaprzyjaźniona małpa nie będzie podnosić przedmiotów z ziemi, należy jednak pamiętać, że małpa po pewnym czasie znowu stanie się neutralna i może zacząć ponownie kraść. Wbrew powszechnym założeniom, podstawą ich diety są banany, choć gdyby mogły, jadłyby dżem. Małpy na dłuższą metę są bardzo irytujące, dlatego warto się ich pozbyć, jeżeli znajdują się blisko bazy gracza. Jedną z ciekawszych metod jest podarowanie kilku małpom banana i wywołanie wojny domowej. Najlepszym przyjacielem małpy tropikalnej jest Wilbur. Małpy są wobec niego przyjaźnie nastawione, co jakiś czas rzucają do niego przedmioty, takie jak patyki, ścięta trawa lub cięta trzcina. Jest on smakoszem bananów. Hamlet to niepoznany, dziki, pierwotny, a w dosłownym tłumaczeniu niespenetrowalny, tropikalny las równikowy. To najstarszy las w Konstant, w którym można znaleźć różne typy środowisk. Jeziora, trujące bagna, rzeki, niziny i wyżyny. Jest jednym z kilku miejsc na Ziemi, gdzie mieszkają zagrożone wyginięciem pająki goryle. Spotkać tu można także endemiczne biedronki, żmije, ptaki oraz rośliny boreliowate. Wszystkie te elementy budują niezwykłość Hamleta nie tylko w skali Konstant, ale i świata. Pająk goryli, potocznie zwany małpająkiem, jest jedynym tego typu stworzeniem zamieszkującym Konstant. To największy naczelny żyjący na świecie. Ramiona tych małp są znacznie dłuższe niż nogi, dlatego małpająki chodzą na czterech kończynach, opierając się z przodu na kłykciach.
Mimo iż goryle wyglądają mało przyjaźnie, to są spokojnymi zwierzętami. Żywią się głównie roślinami, pędami, korzeniem i łodygami. Nie stronią także od owoców i drobnych owadów. Niestety, na te łagodne, piękne zwierzęta czyha wiele niebezpieczeństw. Małpająk jest to przyjazny potwór zamieszkujący dżunglę Hamlet. Pojawia się z drzew kokonowych. Wyglądem przypomina goryla z nogami pająka na grzbiecie. Podobnie jak pająki, pająki małpy mają własne terytoria, które składają się z kokonowego drzewa otoczonego pajęczyną, która spowalnia gracza, gdy tylko na nią nadepnie. Jednak w przeciwieństwie do pająków nie mogą wejść do swojej kryjówki, ponieważ jest to drzewo kokonowe, z którym nie wykonują żadnej interakcji, po prostu wędrują pod nim w ciągu dnia i śpią obok w niego w nocy, co pozwala bezpiecznie obserwować te dostojne stworzenia. Małpająki pojawiają się z drzew kokonowych tylko wtedy, gdy generowany jest świat. Następnie będą powoli rozmnażać się, a z czasem, jeśli przynajmniej jeden zostanie utrzymany przy życiu, populacja zostanie odnowiona, podobnie jak u bawołów. Co zrobić, by chronić te rzadkie zwierzęta? Potrzebne są zdecydowane działania na rzecz ochrony ich siedlisk oraz przeciwdziałanie kłusownictwu. Walka z kłusowaniem oraz nielegalnym pozyskiwaniem jedwabiu jest o tyle utrudniona, że ten proceder stanowi podstawowe źródło utrzymania dla cywilizowanych świń zamieszkujących Hamlet. Obok wielu odkryć dokonanych dzięki pionierskim badaniom zachowania goryli, jej największym osiągnięciem wydaje się być zwrócenie uwagi świata na problem ochrony tych człekokształtnych małp. To dzięki jej obserwacjom zmienia się postrzeganie goryli. Ludzie wychowani w Konstant coraz rzadziej widzą w gorylach agresywne bestie. Zaczynają za to dostrzegać problemy ich ochrony. Tekst: Pan Kawia. Konsultacja naukowa: Don't Starve Wiki i National Geographic. Czytali Turbina i Krystyna Kawiówna.